No witam, witam widzowie. Słuchajcie, jakiś czas temu teasowałem wam na kanale, że zmieniam swoje stanowisko gamingowe. To co widzicie za mną, to jest duży już przedsmak tych moich ogromnych zmian, jeżeli chodzi właśnie o moje stanowisko pracy, o moje stanowisko, na którym gram i nagrywam dla was materiał. Cały ten materiał jakby opierał się będzie o najważniejszy element w zasadzie takiej zmiany stanowiska, a więc o biurko, bo dzięki firmie Play Your Space jestem w stanie swoje stanowisko komputerowe oprzeć właśnie na ich biurku, modelu Supernova 214, biurku, które nie spodziewałem się, że aż tyle zmieni w moim postrzeganiu po prostu stanowiska gamingowego. Wcześniej korzystałem zazwyczaj po prostu z biurek najzwyklejszych, tak? To nawet nie były biurka gamingowe. Najzwyklejsze blaty z nogami, większe blaty, na których można było po prostu więcej rzeczy położyć. Natomiast z biegiem czasu, jako że tego sprzętu jest coraz więcej, zauważałem pewne braki w tych takich zwykłych biurkach gamingowych i właśnie dzięki temu biurkowi, które widzicie za mną, o którym wam zaraz więcej opowiem, moje stanowisko gamingowe w końcu będzie nie tyle co wyglądać lepiej, co będzie też po prostu takie lepsze dla mnie w korzystaniu. Będzie mi łatwiej wszystko rozmieścić, będzie mi łatwiej z tego wszystkiego, moi drodzy, korzystać. To biurko jest, moi drodzy, ogromne i przy wyborze biurka gamingowego musicie sprawdzić wymiary, bo szerokość blatu tego biurka za mną to 2 metry i muszę wam powiedzieć, że o ile teraz jeszcze to biurko nie znajduje się w docelowym miejscu, bo mój pokój gamingowy jest remontowany, o tyle nawet w salonie zajmuje on dużo miejsca, bo to są w końcu 2 metry. Ale te 2 metry mają oczywiście swoje zalety, bo mamy aż 2 metry na rozmieszczenie sprzętu, a tego sprzętu tutaj nie ma jeszcze wszystkiego, jak już sami widzicie, jest naprawdę dużo. Może ja odsunę tutaj krzesło, bo krzesło też jest, jak widzicie, prowizoryczne. Wynika to z tego, że troszkę czasu zajmuje poprzewozić wszystko z jednego miejsca na drugie, a takie krzesła gamingowe też, moi drodzy, nie są proste do zapakowania w hatchbacka, w moje auto, które zazwyczaj użytkowane jest przeze mnie i siatkę, jedną siatkę zakupów. Także ja sobie odłożę właśnie to krzesło. No i moi drodzy, zapraszam was troszkę bliżej. Będziecie mieli teraz po prostu przebitki tego, co warto, na co warto zwrócić uwagę przy tym biurku i na to, za co po prostu to biurko pokochałem względem mojego poprzedniego, które było najzwyklejszym blatem po prostu z popularnej sieci mebli, którą na pewno każdy z was kojarzy. Na sam początek oczywiście wykonanie. Tego nie będę w stanie wam w 100% pokazać na materiale, ale musicie mi na słowo uwierzyć, że biurko sprawia wrażenie już przy budowaniu tego biurka na naprawdę bardzo porządne. Ten materiał, z którego to biurko jest zbudowane, nie jest za ciężki, ale nie jest też za lekki. Nie ma więc tego uczucia takiej tektury, że dosłownie jakbyście na nim siedli, stanęli, to biurko by się złamało w pół. Tutaj absolutnie czegoś takiego na pewno nie będzie, ale nie jest to też takie biurko, które z kolei sprawia ogromne trudności przy jakimkolwiek przenoszeniu, przesuwaniu. Jest to po prostu, mam wrażenie, idealnie wymierzone proporcje, jeżeli chodzi właśnie o takie użytkowanie tego sprzętu, jakie może być, czyli dla nas graczy po prostu, no, od czasu do czasu przesuwanie czegoś, ewentualnie oczywiście różnego rodzaju inne rzeczy związane z ruchem takich blatów, a jako że blat ma 2 metry, no to musicie sobie zdawać sprawę, że nie jest to zbyt poręczna rzecz. Natomiast generalnie przy samym składaniu, widzicie teraz tutaj przebitki, też większych problemów nie było. W 2 osoby luźno, 2-2,5 godziny bez żadnego stresu to biurko udało nam się złożyć. Samemu też jest to oczywiście do zrobienia. Jedynym problemem jest oczywiście wymiar, bo tutaj 2 metry blatu troszkę ciężko samemu manewrować, ale gdybym musiał, to pewnie udałoby mi się to zrobić. Oczywiście, jeżeli wy nie potrzebujecie aż tak dużych biurek, to w ofercie PY
Space znajdziecie również biurka sporo mniejsze, więc coś do mniejszych pokojów też się znajdzie. Ale jeżeli chodzi o to moje ogromne biurko, to oprócz wykonania muszę po prostu docenić stabilność. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ważna jest stabilność, bo każde, nawet najmniejsze stuknięcie w biurko przy użytkowaniu mikrofonu pogarsza po prostu jakość dźwięku. Dodatkowo no, nikt nie lubi, jak latają mu sprzęty na biurku. I teraz, moi drodzy, tego też nie będę wam w stanie w 100% dokładnie pokazać, jak jest, ale też musicie mi uwierzyć, tutaj stabilność jest po prostu perfekcyjna. Przy dużym, naprawdę dużym wysiłku, jak widzicie, to biurko chodzi minimalnie. A i tak jest to, bym powiedział, wpływ na to biurko w taki sposób, jakiego zazwyczaj nie będzie to biurko miało, bo ewentualnie czasami gdzieś się tutaj szturknie, coś się zrobi i wtedy to biurko totalnie nawet nie drgnie. Także takie ekstremalne testy, jak dosłownie ruszanie łapą, jak widzicie, bardzo minimalnie powodują, że cokolwiek się tutaj rusza, a przy takim zwykłym użytkowaniu jakiekolwiek stuknięcie, no moi drodzy, ani razu nie miałem sytuacji, w której właśnie by mi przeszkodziło i musiałbym na przykład poprawiać jakąś sekwencję audio, bo dosłownie zniekształciłoby mój głos w mikrofonie. Także stabilność to jest absolutny top. A dodatkowo, oprócz tego, że blat jest stabilny, to dodatkowo mega łatwo go wyczyścić i co najważniejsze, bardzo ciężko porysować. Nie będę wam tutaj demonstrował testów rysowania blatu, bo umówmy się, jest to totalnie bez sensu, ale możecie mi zaufać, że jakiekolwiek przypadkowe zarysowanie, przesuwając jakiś przedmiot, na pewno nie spowoduje takich uszkodzeń, jakowe zazwyczaj wynikłyby po prostu na takich zwyklejszych blatach. Mamy tutaj po prostu zastosowaną taką technologię, która pozwala te zarysowania minimalizować najbardziej, jak tylko się da. No i oczywiście trzeba o tym wspomnieć, bo jest to jeden z kolejnych plusów. Prócz tego oczywiście ogólny design, który dopasowany jest do nas graczy. Mamy takie lekkie wcięcie z przodu, które pozwala nam zbliżyć się troszkę bliżej naszych monitorów. Mamy oczywiście tę półeczkę, na której możemy umieścić coś, jak w moim przypadku jest tam konsola PlayStation 5 oraz monitor 1, jak widzicie. Tę półeczkę można też zdemontować, więc jeżeli komuś to nie odpowiada, to nie ma najmniejszego problemu, żeby tej półeczki się pozbyć. Dodatkowo oczywiście, moi drodzy, miejsce na wygodne umiejscowienie kabli, więc mamy taki prześwit dedykowany na środku, którym po prostu te kable można poprowadzić. Do tego oczywiście w zestawie jest ta taka półka, którą możemy umieścić i po lewej, i po prawej stronie biurka. Ja tam w chwili obecnej nic nie mam, ale już widzę, że będę tam mógł sobie przechowywać w taki bardzo wygodny sposób chociażby gry w wersji pudełkowej, bo jeżeli nie wiecie, to wolę gry w wersjach pudełkowych, także moja konsola gier z PlayStation zdecydowanie tam prędzej czy później wyląduje i tego miejsca w tych półkach jest naprawdę dużo, więc można tam nawet umieścić komputer, który u mnie, jak widzicie, jest na blacie, ale to jest moja preferencja. Jeżeli nie lubicie mieć aż tak wyeksponowanego komputera, to można go spokojnie chociażby umieścić na tej półeczce, o której właśnie wam wspominałem. Także udogodnień jest naprawdę dużo i gracze, czyli my, zobaczą to dopiero w momencie, gdy zaczną użytkować. Więc tak jak w moim przypadku, przejście z takiego zwykłego biurka na to zrobiło takie wrażenie, że nawet ciężko mi jest to tutaj wam jakoś tak dosłownie prosto przekazać, bo różnica jest ogromna. Nie muszę się martwić kablami, nie muszę się martwić tym, że gdzieś tutaj jestem za daleko monitorów i nie mogę się do nich wygodnie zbliżyć. Nie muszę się martwić miejscem, bo tego miejsca jest naprawdę sporo. No generalnie w tym momencie, jak dla mnie, same superlatywy względem moich poprzednich biurek, których używałem, no w zasadzie jest to poziom nieporównywalny. Prócz tych takich właśnie udogodnień związanych z użytkowaniem, mamy też kilka gadżetów, które mają po prostu wizualnie usprawnić nam samo biurko i troszkę je wyróżnić na tle innych biurek na rynku. W moim przypadku, w moim modelu, mamy taką bardzo fajną listwę poprowadzaną właśnie pod tą półeczką, której wcześniej wspominałem. Listwa ta po prostu jest zaopatrzona w LEDy, no i daje to, jak widzicie teraz, bardzo, bardzo przyjemny, taki typowy dla graczy efekt związany właśnie z migającymi światłami. No w zasadzie trybów jest sporo. Możecie sobie to ustawić w zasadzie na kilka
kilka kolorów, jakie chcecie, w różnych trybach, czy ma wam to stale migać, czy ma być stały kolor. Do tego służy, moi drodzy, taki pilocik, który no akurat jest chyba najsłabszym elementem tego całego zestawu z biurkiem, ale to tylko pilocik. Design mi się po prostu nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność, to wszystko działa jak należy, więc w sumie to większego znaczenia ten pilocik koniec końców nie ma. Także moi drodzy, już na sam koniec podsumowując. Moje stanowisko gamingowe się zmienia i dzięki firmie Player Space zmienia się w najlepszy możliwy sposób, bo zacząłem w zasadzie, tak jak na wstępie wspomniałem, od najważniejszej rzeczy, od biurka, którym jestem w chwili obecnej zachwycony. Nie będę was tutaj okłamywał, że biurko testuję nie wiadomo jak długo, jest to kilka dni, ale i tak jestem, moi drodzy, naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak łatwiej mi się po prostu na tym setupie, który mam, pracuje. Tak jak mówię, tutaj w tle brakuje wielu rzeczy, bo nie wszystko zostało jeszcze przewiezione, natomiast nawet kolejny monitor, który tutaj będzie, ma miejsce, bo gdybym tego miejsca jakimś cudem więcej jeszcze potrzebował niż te dwa monitory, zawsze mogę kompa przełożyć na dół do jednej z tych półek albo na półkę. No generalnie do wyboru, do koloru i z tego miejsca, moi drodzy, no po prostu chciałbym wam to biurko, jeżeli jesteście akurat na kupnie, zarekomendować. Pamiętajcie, że nie musicie wybierać modelu z tak dużymi rozmiarami i wymiarami. 2 metry szerokości blatu to jest naprawdę spore biurko i znajdziecie dużo więcej różnych wymiarów. Przede wszystkim biurka mniejsze. Generalnie dzięki fajnej stronie pyspace.pl w zakładce inspiracje możecie też podejrzeć sobie gotowe już projekty z różnymi biurkami i przez to dopasować właśnie końcowo biurko pod wasz setup. Moi drodzy, dajcie znać, co sądzicie o tym zmieniającym się moim stanowisku. Pewnie nagram w przyszłości jeszcze materiał, w którym pokażę wam całościowo już moje nowe stanowisko w moim nowym pokoju gamingowym. Natomiast na ten moment chciałem się z wami podzielić właśnie biurkiem, które to stanowisko, od którego tę zmianę stanowiska zaczynam i jestem po prostu zachwycony. Moi drodzy, jeżeli materiał wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, zapraszam do sprawdzenia strony pyspace.pl, tak spolszczając najbardziej jak mogę. Linki macie oczywiście w opisie, linki macie w przypiętym komentarzu. Sprawdzajcie, pamiętajcie, że ja mam model Supernova 214, ale każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bo prócz biurek firma ta oferuje również dużo więcej mebli niż tylko sobie wyobrażacie, przechodząc przez łóżka dla graczy po szafy. Moi drodzy, sprawdźcie sami, a gwarantuję wam, że po prostu coś dla siebie wybierzecie. Definitywnie wam już dziękuję, życzę wam miłego dnia. Mówi Goldzor, na razie!